Cześć, to Hippiter, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kariery Liverpoolem. Dzięki za wsparcie pod poprzednim filmem. Myślę, że dzisiaj też zostawimy dużo łapek w górę i jedziemy z karierą. Na początek, oczywiście zgodnie z zapowiedzią, konferencja prasowa. Dzień dobry, Martin Williams z telewizji Sky Sports. Nie znam Cię, nie widziałem Cię nigdy na konferencjach. Mam do Pana pytanie, jakie cele Pan sobie zakłada w kolejnym sezonie na Anfield? Na jakiej pozycji macie największe kłopoty, jeżeli chodzi o jakość? Co do drugiego pytania, to wydaje mi się, że to jest Pańska robota. Pan jest dziennikarzem, Pan powinien wiedzieć, gdzie nie ma jakości. To Pan pisze potem takie artykuły, gdzie Pan tutaj szuka luk, szuka sensacji, więc to Pan. Ja nie będę Panu mówił, panie Williams. Panie Williams, Pan sam musi dowiedzieć się, gdzie jest największy kłopot. Na razie dopiero zacząłem pracę, więc żadnych kłopotów nie stwierdzam. A jeżeli chodzi o moje cele, powrócić na szczyt. Standard. Trzeba być jak najlepszym, mierzyć jak najwyżej, a Liverpool to jest klub, który ma dużą historię, barwną historię i trzeba tę historię naprawdę przywrócić i żeby była rzeczywistością, teraźniejszością. Czy będziesz się starał kupować młodych piłkarzy, czy może bardziej doświadczonych? No zobaczymy, na razie w moim klubie jest wielu doświadczonych piłkarzy, więc nie będę specjalnie kierował się w tym kierunku. Staram się też tę kadrę troszkę odmłodzić, dać szansę młodszym zawodnikom, żeby po prostu ten Liverpool to nie był klub na teraz, na sezon, na dwa sezony, tylko na więcej. Taka jest moja taktyka. A teraz już przechodzimy do naszej gry, więc mamy te kilka transferów, ale stwierdziłem, że tutaj jest jeden bardzo ważny zawodnik, którego musimy pozyskać i to jest zawodnik, który może być naprawdę game changerem, takim można powiedzieć. Gość jest niesamowity. Na chwilę dam go na obserwację, ale potem naprawdę będę chciał go kupić i nie chodzi tu mi o pozycję środkowego pomocnika defensywnego w przypadku Dendonkera. Jednakże zanim Dendoncker, to czas na starcie finałowe, Europejski Puchar Narodów. O, Vincent Kompany trafił do PSG. Aż mi nowe transfery nie pokazują. EA Sports, in game, ale okej. Mamy Puchar, mamy Beşiktaş. Zobaczymy, przetestujemy sobie kilku zawodników. Zawsze to jest taki pierwszy mecz testowy. Tak jak mówię, trzeba ten jeden mecz zagrać. Damy szansę może Gomezowi w tym meczu. Damy też szansę Robertsonowi. No tak, niech on gra. Na prawej niech zagra Alexander-Arnold. Tutaj ta trójka niech zostanie bez zmian. I szpica raczej też. Damy tylko może Wijnalduma. Albo nie, na razie tak jak jest dobrze, tylko damy jeszcze Clyne'a na ławkę. Może damy też Woodburna, żeby w drugiej połowie zagrał zamiast Sturridge'a. Sturridge po tym utracie szybkości jest bardzo mało przydatny w drużynie, żeby tak powiedzieć lekko. Ok, przenosimy się na Parc des Princes. I jesteśmy już na Parc des Princes, Paryż, stadion PSG, ale dzisiaj to jest arena finałowego spotkania turnieju towarzyskiego Beşiktaş Liverpool. No, pamiętam taki mecz z Beşiktaşem, Liga Mistrzów 8-0 bodajże się na Anfield skończyło. To nie była dobra noc dla kibiców ze Stambułu, ale to już jest przeszłość, to było jakieś 10 lat temu ponad, coś koło tego. Teraz mamy rok 2017, staramy się tutaj walczyć zupełnie innym składem. No oczywiście z tamtej 11 już nie ma żadnego piłkarza. Gerard nie gra, a reszta też powoli kończy kariery albo po prostu gra w innych klubach. O, szansa dla Sadio Mane! Sadio Mane nie trafia w sytuacji stuprocentowej. Sadio Mane, dlaczego? Dlaczego już teraz zaczynacie pudłować w prostych sytuacjach? To była setka. Adriano, zobaczmy, akcja byłego zawodnika Barcelony. Ojej, Butland był bardzo blisko, tam jeden zawodnik padł na murawę, leży, wstaje, ale chyba wszystko będzie dobrze. Teraz akcja Sadio Mane, po raz kolejny Senegalczyk. Aj, to nie jest faul, no to było zdewastowanie mojego piłkarza, wejście bezpardonowe w ogóle, bez zamiaru. Lallana przedarł się, i przeniósł piłkę. No niestety już w 29 minucie jestem zmuszony zrobić zmianę. Lucas Tusar wchodzi na boisko w miejsce Filipe Coutinho. Coutinho odnosi kontuzję. No nie jest w stanie kontynuować gry na wysokim poziomie, więc nie ma sensu niepotrzebnego ryzyka, bo to dopiero turniej przedsezonowy. Liga zaczyna się dopiero za kilka tygodni. Jest gol! Jest gol dla Besiktaszu. Quaresma otwiera wynik meczu w 37 minucie tego meczu. Tak to się właśnie dzieje. Chwila nieuwagi, strata Joe Gomeza, Lallana jest okiwany, dośrodkowanie w pole karne, no i tutaj Andy Robertson przegrywa pojedynek główkowy, a Ricardo Quaresma strzela gola i Besiktasz prowadzi niespodziewanie 1-0. Rusza Taliska, dobrze w odbiorze Henderson, jest szansa, jest Sadio Mane, no teraz nie może się Senegalczyk pomylić i się nie myli, jest 1-1, Sadio Mane, mamy remis, ostatnie minuty pierwszej części tego spotkania, prowadzimy, nie, remisujemy. No wzorcowa kontra trójki Salah, Firmino, Mane, Mane tym razem się już nie mógł pomylić, się nie pomylił, strzela gola, 1-1, gramy dalej. No ja sobie pozwolę na kilka zmian, zejdzie Mane, żeby nie było kontuzji tak jak z Coutinho, też wejdzie Chan zamiast Lallany, wejdzie też na boisko Clyne zamiast Alexandra-Arnolda i jeszcze wejdzie Alex Oxlade-Chamberlain na pozycję prawego skrzydłowego. O, medal. Akcja Besiktasza, ale tutaj Butland był lepszy, strzelał Negredo, ale nie dał się zaskoczyć były zawodnik Stoke City. O Jezus Maria. Taliska strzela gola na 2-1 po naszym fatalnym błędzie. No co tu innego mogę powiedzieć. Kapitalna asysta Woodburna. Kapitalna, no. Wpuściłem go na boisko, żeby owszem asystował, ale nie przeciwnikowi, no bez przesady. Henderson. I szansa dla Oxlade'a-Chamberlaina. Alex Oxlade-Chamberlain. Jest 2-2. Tak jest. Alex Oxlade-Chamberlain. No to jest ten mecz, gdzie nadużywamy trochę tempa. Nasi piłkarze są szybcy i o to chodzi. Oxlade-Chamberlain wybiega sam na sam. 2-2. Uwaga, szansa z dystansu, gol! Niestety gol dla Besiktaszu. Mamy gola Alvaro Negredo, zobaczmy, naprawdę fenomenalne uderzenie Hiszpana. No niestety bez szans był Jack Butland. Musimy w tych końcowych minutach dać siebie wszystko, bo trzeba ten turniej towarzyski wygrać. No cóż, najprawdopodobniej ten mecz przegramy, ale to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze jest jakaś szansa. No nie, sędzia kończy. To Besiktasz wygrywa turniej towarzyski. To Besiktasz ma te miliony dodatkowe. No cóż, niestety nie udało jej nam się wygrać. Ale to nie jest zły moment na porażkę, bo to dopiero turniej towarzyski. Umówmy się, przed nami o wiele ważniejsze spotkania w tym sezonie. No i niestety Filipe Coutinho wypada na 3 tygodnie. To nie jest dobra wiadomość, ale na całe szczęście, cóż, jeszcze mamy te kilka dni do sezonu, do otwarcia tego sezonu, więc być może Coutinho będzie gotowy na pierwszą kolejkę, to nie będzie taki trudny mecz. O, mamy ofertę za Lloyda Jonesa, no wreszcie się po nich zgłaszają i zaakceptujemy ofertę Króla Aleksandry. Mamy też ofertę wypożyczenia z Wigan Athletic za Harry'ego Wilsona, którą zaakceptujemy. Proszę bardzo. I też mamy raport Leondera do Dendonckera. Zobaczcie sami, to jest defensywny pomocnik, ale on może grać na pozycji stopera. Kwestia treningu, proszę Państwa. Kwestia treningu i to będzie najlepszy stoper na świecie, moim zdaniem. Bo ma predyspozycję do tego, że może po prostu grać na każdej pozycji. Aha. No pięknie, no super, super cel. Ale nie możemy go zrealizować, no super. Mam plan B, jeżeli chodzi ogólnie o to okienko transferowe, jest to Jemerson. Dodam go do listy życzeń. Wiem, że to jest zawodnik bardzo dobry. To było moje takie optymalne zastępstwo, kiedy no, Dendoncker nie będzie możliwy do kupienia. Ale tego się nie spodziewałem, że Dendoncker tutaj nie będzie możliwy do kupienia, bo w sumie Anderlecht zawsze miał tych wielu utalentowanych graczy. No cóż, na razie poczekamy z tym Jemersonem, niech go scout przeskautuje. No i coś jest źle. Wigan Athletic się wycofało. Lloyd Jones nie zdał uzgodnić z klubów. Co się dzieje z tymi transferami? To już kolejny transfer upadł, a jeszcze Chana chcą kupić z Interu. No nie, do widzenia, w ogóle nara. No nie ukrywam, to okienko transferowe nie przechodzi tutaj najlepiej. Liczyłem na lepsze powodzenie w tym okienku transferowym, ale to nie wygląda dobrze. Mam nadzieję, że teraz wszystko się odmieni. Mamy 1 sierpnia do końca okienka miesiąc, a my musimy naprawdę poważne rzeczy robić. Okej. Jest Jemerson, overall 80. Mówiliście, żeby kupić Glika, ale on ma 29 lat. To nie jest perspektywiczny zawodnik, żeby tak powiedzieć. Przy okazji wrócił łowca talentów, więc od razu zobaczmy. Jest to bramkarz. Najgorszy możliwy chyba wybór, bo bramkarza jest bardzo łatwo znaleźć. Bram Jacobs, no dobra, niech będzie. Przy okazji 3 raporty zwiadowcze. Szkocja, bramkarz, John Robertson, no, niepotrzebny jest. Clark również niepotrzebny. I on też. I on też. Nie, nie podpisuj. Jezus Maria, laguje te menu. Co się dzieje? Okej, Dawid Nowak. To w ogóle gość bez twarzy. Ryszard Krawczyk. Wezmę go, ale jest bez twarzy, więc nie będę nim grał. Damian Piotrowski. Okej, podoba mi się to. I jeszcze będzie Krawczyk. No, nie mamy wielu kandydatów, ale teraz dopiero będzie ten najlepszy raport. Raport z Anglii. Bramkarz. Okej, Liam Griffiths. Ale nadal nie jest nic porywającego. To też nie jest nic porywającego. Naprawdę fatalne te pierwsze okienko. Fatalne te pierwsze okienko talentów. Okej, czas na negocjacje z AS Monaco co do Jemersona. To jest zawodnik 24-letni. No, chcę tego Lovrena im opchnąć. Powinni być zadowoleni ewentualnie z dopłatą. O! I dopłata mnie interesuje i to jest całkiem nieźle. Tylko nie 10 baniek, a może tak z 7. Albo 8,5. O. Mi to wystarczy, bo ja wiem, że Jemerson jest o wiele bardziej perspektywiczny od Lovrena. No i proszę bardzo, Jemerson jest już naszym piłkarzem, praktycznie tylko kwestia dogadania warunków umowy. No i proszę bardzo, witamy bardzo serdecznie w naszym biurze Jemersona i jego agenta. To będzie oczywiście, damy mu na razie ważnego może piłkarza, bo potem oczywiście być może się rozwinie Joe Gomez i ten Jemerson zejdzie na ławkę, więc nie chcę potem go tak za bardzo irytować. Okej, jest zadowolony z tego. Ogólnie widzę, że bardzo mało zarabiał w Monako, bo tylko 34,5 tysiąca, więc to nie będzie raczej wyzwanie, żeby go zatrudnić za mały kontrakt. Nie chcę też klauzuli, okej. Teraz jest kwestia tego, czy Lovren się dogada. O! I teraz, tak, kontroferta. Więc zmieńmy może tak, tutaj na 55, tutaj damy może 700. Kwestia jest tego, czy Lovren się dogada z Monako, bo to może być problem, jeżeli poprzedni piłkarze mieli z tym problemy, kłopoty. No dobra, no nie chcą negocjować, okej, niech wam będzie, tutaj tak jest bardzo mała tygodniówka. Fry zarabia 40 tysięcy, a ty 57. Jesteś znacznie lepszym obecnie piłkarzem, więc proszę bardzo, witamy w Liverpoolu. No i cóż, Jemerson jest naszym piłkarzem, zobaczcie. Jest w miarę silny, w miarę szybki. To jest nadal kwestia treningu. Moim zdaniem obok Matipa będzie bardzo dobrym obrońcą. No szkoda, że tego Dendonckera nam się nie udało, ale nie możemy zwlekać. Nie mogłem zostać z Lovrenem ani z Clavanem. Oferta wypożyczenia Wolverhampton za Moreno. No nie, no bez przesady. Bez przesady. A tu jeszcze ofertę z Nathaniela Clyne'a z Monako, no ja nie rozumiem. Bądźmy poważni. O, oferta. No chciałem powiedzieć, okej, oferta z Lallany. Gościu ma 29 lat. Można go opchnąć za dobre pieniądze, ale to jest Spurs, a do takich rywali nie mam zamiaru wydawać takich pieniędzy, znaczy takich, no... Po prostu z nimi negocjować nawet nie mam zamiaru. Damy jeszcze trening, żebyście zobaczyli, jak to wygląda obecnie ten progres. Bo Fry się rozwija, Gomez również, Woodburn też i Robertson. Widać, że tutaj chłopaki się rozwijają. Z czasem dodam też tutaj Jemersona, żeby się rozwijał, bo ma jeszcze dużo możliwości rozwoju. Ok, przed nami pierwszy mecz tego sezonu. No cóż, ruszamy na mecz z Watfordem. Czy jestem zadowolony z dotychczasowego progresu transferowego? Ciężko stwierdzić, na razie to nie wygląda za dobrze, ale Leighton Baines trafił do Manchesteru United, więc to jest dopiero ciekawostka. No i znowu nam te transfery nie działają. No i jej, naprawcie tę grę, dopiero jest kilka dni po premierze, już jest zepsuta. Ok, przenosimy się na mecz z Watfordem już teraz. I jesteśmy już na stadionie Watfordu, Vicarage Road. Pierwsza kolejka Premier League. O to chodzi. Zaczynamy naszą drogę po chwałę. Czy nam to się uda? No na razie, tak jak powiedziałem, nie jestem zachwycony progresem moich transferów. Na razie to nie wygląda obecnie no tak dobrze, jakbym to chciał widzieć. Oczywiście wzmocniliśmy środek obrony młodszym od Lovrena zawodnikiem. Doszedł nam Lucas Tusar, doszedł Dale Fry. Ale to są piłkarze wciąż, którzy są perspektywiczni, a my chcemy kogoś konkretnego. Oczywiście Jemerson takim zawodnikiem teoretycznie jest. Oczywiście w tym roku też kontynuacja dobrej grafiki Premier League. Dodatkowo doszła grająca w tle muzyka związana z ligą angielską. Society kupili, jest Carrillo też dobry zawodnik. I na ataku Plea. Też zawodnik kupiony z Licei, widzę, że nie próżnowali w okienku transferowym. Naprawdę mają solidny skład ofensywny, ale to nasz skład. Clyne, Matip, Jemerson, Robertson, Lallana, Henderson, Coutinho i w ataku oczywiście trio Salah, Mane, a przed nimi Roberto Firmino. Mamy kilku takich zawodników normalnie jak z Islandii. Jemerson, Henderson, Robertson. Clyne przegrywa pojedynek główkowy z Carrillo. André Carrillo, peruwiański zawodnik. Tu jest szansa, strzał, jednak obrona. Uwaga, Doucouré, Plea. Plea! 1-0. Wściekły Jack Butland na swoich defensorów, ale Plea tutaj popisał się naprawdę wyśmienitym strzałem. Przy słupku, mocne, soczyste uderzenie Francuza. I jest 1-0 dla Watfordu. Zaczyna się nam to bardzo źle. Strata Lallany, zobaczmy, Plea. No tak, to było tak bardzo mocne uderzenie, że Jack Butland nie zdążył nawet zareagować, żeby je obronić, więc to jest zła wiadomość. Carrillo dobrze wypuścił teraz na pozycję Plea. Wyjaśnię wszystko jednak szybko. Jemerson, ale to nadal jest nie najlepsza postawa naszego zespołu. Trzeba zacząć grać lepiej, jeżeli chcemy myśleć o zwycięstwie w tym spotkaniu. Butland, dalekie wybicie w kierunku Lallany. Coutinho, Mane. Firmino do Sadio Mane! Sadio Mane! Jest 1-1! Sadio Mane! Prowadzimy w tym spotkaniu. Sadio Mane jest 1-1. Dobre wykończenie tego ataku przez senegalskiego zawodnika. No wreszcie urwaliśmy się defensywie Watfordu. Strzeliliśmy gola. Mamy remis, mamy wyrównanie, mamy szansę teraz ten mecz naprawić. Mane. Coutinho, no nie pozwolił nam sędzia rozegrać tego ataku. Po pierwszej połowie remis. 1-1. Oj. Watford. Ricardo. Pereira! To mogła być bramka. Mamy wślizg. Mamy faul. Dośrodkowanie w pole karne. To jest Jemerson. Wybija piłkę Brazylijczyk. Teraz dobrze zachował się Lallana. Aj, nie wypuścił jednak na pozycję Salaha. Gdyby tam posłał takie podanie na dobieg do Egipcjanina. Oj, jednak nie mówmy teraz o tym, bo jest gol dla Watfordu. A gola strzela Doucouré chyba. Chyba tak to wygląda. To jest właśnie Doucouré. Niespodziewanie piłka wraca pod nogi gospodarzy. Strzelają oni gola na 2-1. I teraz mamy ogromne kłopoty. Zobaczcie. To są dwa podania, które totalnie otwierają naszą defensywę. Gdzie był w tym momencie nasz blok obronny? Teraz podać do Oxlade'a-Chamberlaina, Oxlade-Chamberlain, no nie, co to za kontrola piłki w ogóle była? Jak on... No co za drewniak. Ja pierdzielę. Koniec mecz, przegrywamy z Watfordem. O matko boska, co to było za mecz? Tragedia, szkoda gadać. Zobaczmy statystyki tego spotkania, no... Nie był on zbyt porywający, no. No cóż, dzięki wam za oglądanie. Ten odcinek kończymy na porażce, ale jeszcze musimy kogoś kupić, kto nam wzmocni zespół. Zastanawiam się, czy czasem nie kupić napastnika, którego wstawię, nie wiem, zamiast Inksa i będziemy mieli naprawdę 3 napastników, jak Firmino, Stary, czy ten ktoś. Pomyślmy, pomyślmy, ja to zobaczymy, jak to będzie. Na razie to było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie, no i peace out.